Jest estetycznie i ciepło. Będą też niższe koszty utrzymania. Dwa budynki placówki opiekuńczo-wychowawczej w Małachowie przeszły kompleksową termomodernizację. Aby dobrze się tutaj mieszkało dzieciom, w bezpiecznych, ciepłych warunkach. Cieszę się z tego. My tutaj. Od samego początku różnego rodzaju środki przeznaczamy na ten dom dziecka. Projekt zakładał wykonanie modernizacji energetycznej budynku głównego pełniącego funkcję ośrodka opiekuńczo-wychowawczego oraz budynku mieszkalnego, w którym mogą przebywać wychowankowie placówki. Zakres prac obejmował docieplenie ścian, dachu, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej. Wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania. Również przebudowano kotłownię gazową wraz z instalacją gazową. I takie dodatkowe elementy, które towarzyszyły termomodernizacji, czyli chociażby wykonanie tutaj chodnika, opaski wokół budynku, wykonanie instalacji odgromowej. Elementy, które nie są związane stricte z termomodernizacją, ale żeby ten obiekt mógł być kompleksowo oddany. Powiat ostrowiecki na wykonanie kompleksowego remontu zabytkowego pałacu Małachowskich otrzymał ponad 1,3 tysięcy złotych z regionalnego programu operacyjnego. Całkowita wartość inwestycji to 2 miliony 100 złotych. Kolejna inwestycja uważam, że zakończona sukcesem. Warunki bytowe dzieci znacznie się poprawiły, wizualnie wszystko jest pięknie, ślicznie. Wykonanie kompleksowego remontu domu dziecka z pewnością poprawi komfort opieki nad dziećmi, zmniejszy też koszty utrzymania placówki. Niewykluczone, że już w przyszłym roku poszerzy się zakres działalności placówki w Małachowie będziemy mogli otworzyć placówkę specjalistyczną. Takich placówek nam brakuje. Placówka specjalistyczna 6-7 dzieci, taki jest plan, natomiast chcemy również placówkę socjalizacyjną dla 14 dzieciaczków. Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Małachowie jest domem dla 42 podopiecznych w wieku od 3 do 21 lat.